Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Dishonored 2. Okej, co mamy tutaj do ogarnięcia? Po pierwsze, tam mamy runy do ogarnięcia i na przyczółku mamy to ciało do zarąbania. Tutaj mamy kościany amulet i kapliczkę. I z tej strony jeszcze tam jest runa, ale to jest tam chyba jeszcze kawałek dalej. Tak mi się wydaje. Zszargane nerwy. Dzieje się coś paskudnego. Jak to się skończy, zamierzam się upić. Co? To był błąd. Oj, to był błąd. Znaczy, błąd. To było nawet dobre, tylko ten. Za wolno zareagowałem. Jakby to szybciej zrobił, no to bym wtedy miał ten. Wtedy może szybciej. Wtedy bym był w stanie może go jeszcze ogłuszyć. Lambrose żył raz pewien gość, co w kuśkę miał cienką jak oś. Choć po nocach pracował i wciąż w majtkach majstrował, miał rozłamany głos. Teraz go bierzemy i o, i tam go możemy zostawić. Tam go na pewno nikt nie znajdzie. Kolejna formuła Adermajer, czyli odnawianie mamy. Na razie tego nie potrzebuję, ale nie powiem, jeśli znajdę gdzieś na maksimum, to z chęcią sobie to upiję. 14. Nie będzie wiadomo, że się starałem, gdy Anthony Adermajer stał się porównać się wszystkimi przypadkami krwiogzie i gorączki. Co był zgodny biznes. Mam jakieś notki po prostu do lekarza. Dlatego, że nie mogę nosić więcej. Nikt tu nie pilnuje? Jak widać. Coś jest nie tak. Nie jestem w stanie się uspokoić. Ktoś tu przed sekundą był. Gdzie? Wydaje ci się. To dobiegało stąd. Biegasz się jak rozmawiać z szefem. Kurczu, krwioksy w ogóle zamknięte. Się zastanawiam, dlaczego właśnie on tam kurde nawala. No muszę mi odpowiedź. Jestem tu z kolegą. Ciekawe sobie, co się stanie, kiedy je wypuszczę, nie? Granat, nabój. Czy to nie dzień prania? Musi być niedługo, obrzydza mnie własny smród. Jolo, otwórzmy. Aha, chyba nic się nie stało. Nie? No nie takie całkiem nic. No dobra, przynajmniej były kresy potki. Wcześniej. Coś tu strasznie śmierdzi. Dobrze, że sprzątanie. No czemu nie ma opcji podnieść i użyj? Tylko muszę specjalnie wejść w to menu, żeby się tego napić. Bez sensu. Okej. Dobra, raczej go typ nie zauważy. Dobra, jestem turbo na widoku, ale mówię, na szczęście nikogo poza mną i nim tu nie było. O, nice. Ciała się widzenie nie dematerializują, kiedy dostawiam kolejne. To bardzo ładnie. To bardzo dobrze. Ładnie. Czym ja jestem? Czuję się jak pończocha bez nogi. Jak nikt. Aktualnie jesteś podduszonym frajerem. Ciesz się, że tylko podduszony. Cyk. Ale powiem, że jak ktoś chce grać z zabijaniem, to w momencie, w którym bierzecie rozpad pośmiertny na drugi level, możecie zabijać do woli, a chaos będzie i tak niski. Bo ciężko, żeby chaos rósł, kiedy nie ma ciał do znalezienia. Ważną figurą w tamońskim przewrocie jest Duke. Spoko. A mnie to oczywiście mało interesuje. Aktualnie, bo ogólnie jest to bardzo interesujące, ale aktualnie jest to średnio dla nas użyteczne. Dobra, ale o dobra, okej. Mam przetestowane, czyli jednak nie. Faktycznie muszę zabić. Tu nie wypatruję. Co? Góry chyba. Wszyscy nie żyją.
Jakiś stary udarł się i był gotem załamany jak jeden z nich. Coś się tam prosi o kłopoty. To mnie trochę interesuje, budynek, ale zobaczymy później. A ten mnie wypatrywał! Zimnych wód oceanu. Czy przemawia przed nami arogancję? Ludzie skosztują z cudzego ciała. Ryzykują zgnięciem na bezmiarach pustki po trzy godziny. Przez czas. I sam świat nie zapadnie się w pustkę, a wszystko co na nim ulegnie unice świetnie. Go. Teraz gdzie my go zostawić? Żeby się... Żeby go nikt nie znalazł. Tam świetnie go byłoby chyba najlepiej. Co się tu dzieje? Okej, dobra, to byli cywile. Nie. Chodź, chodź, chodź. Co się tu dzieje? Chodź! Co jest? No! Pośpiesz się. Ej, co to była za typiara? Jakiś nowy typ przeciwnika? Nędzny, szczerze. Mówiłem ci, co się stanie, jak na mnie doniesie. Ostrzegałem cię. Nie dałeś mi wyboru. Prosisz? Na to już za późno, Rapolo. Ściana światła. Pozostałość po szczurzej zarazie. Nie ma po co uciekać! Chodź, chodź, chodź. Dobra, moment. Gdzie jest zbiornik? Bo ci go na pewno teraz zabili, a wiem, że jest achievement, żeby go uratować. Tym razem cię dobrze. Dobra, ale okej, widzę też, że dopóki ja tam nie podejdę, to się nie triggeruje. To spróbuję zrobić inaczej. Obejdźmy to całe. Nie o to mi chodziło. Obejdźmy to i od tamtej strony tam spróbujmy to zobaczyć. Teraz tutaj kurwa nie zgubił, nie? Ale to było jakoś tutaj. Na dół i tu gdzieś było wyjście. O, właśnie z tej strony. Dobra, wchodzimy. Chowaj ostrze, żeby nie było problemów. Spróbuję zobaczyć to właśnie od drugiej strony. Jak to wygląda? Dobra. Teraz zapis, żeby zaś tam kuźwa nie lecieć. Tylko to jest ten problem. Jak to zrobić tak, żeby kurde nic się mu nie stało? Ty nędzny szczurze, mówiłem ci co się stanie jak na mnie doniesiesz. Ostrzegałem cię. Proszę, nie dałeś mi wyboru. Prosisz? Na to już za późno, Rapolo. Dobra, i teraz narobić hałasu. Dobra. Nie masz po co uciekać! Wracaj tu! Chodź, 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 chodź. Nie chcę umierać! Znając moje szczęście... No i chodź. Nie wiem co zjadłem, żeby tak cierpieć. I to już powinno być okej. Okay. Ciało? Jest! Tu! No i dobra. Mógłbym to teraz w sumie olać, w sensie, wiecie, mógłbym sobie po prostu teraz wczytać save'a i mieć to nie w dupie to, co się, to co będzie dalej, ale nie chcę. Mówię, ja idę w stealtha, nie? Ale w tym momencie nie ma co, nie ma co się aż tak martwić. Bo achievement zdobyty i kto wie, może typiarz nam za to później podziękuje w jakiś sposób. Więc chowamy tylko te ciała. Tam oczywiście już ktoś je ktoś tam już jakieś ciało znalazł, więc nie będzie turbo stealtha, ale póki co ja jeszcze wykryty nie zostałem, tak więc będzie okej. Okay. Dobra, ten tak leży w miarę nieznaleziony, ale lepiej go też schowamy poza pole widzenia. Tak po prostu dla czystej pewności. W górę wyłączamy. No i bueno.
Zobaczmy, czy coś tutaj kryje. Mamy runę albo amulecik. Co konkretnie? A, jest ta kapliczka niedaleko. Okej. Okay. Wejdę? Nie. To są szczury, ale to raczej bez związku. Mam nadzieję, że od mnie nic nie dotrze do niej przede mną. Dobra. Robię zapis, żeby nie powtarzać tego znowu. Nie plątać się tu. Poszukujemy na terenie heretyckich artefaktów. Co? Tutaj? Słuchaj, ja tylko muszę... Ten obszar jest zamknięty decyzją kongregacji. Nikomu nie wolno wchodzić. Co? Stój! Nie, nie, nie. No. Dobra, czekaj, przedostajmy ten bel przyciągnący. Okej. Okay. Działa spoko. Przerwałem im rozmowę niestety, ale raczej nie było to nic istotnego, więc... Przy okazji przetestowałem też bełt. Zbaczenia szuka się głęboko, bracie. Grzech tkwi. Jest jeden. Nie pojmiesz umysłu Devianta. Jego myśli tkwią w wodach ciemności. O, tajny list do brata Harolda. To może być istotne. Dobry bracie Haroldzie, gdy rozmawialiśmy tydzień temu, byłem w naprawdę fatalnym stanie. Dobrze, że zabrałeś mnie na bok i udzieliłeś rady. Wziąłem ją sobie do serca i wiem, że masz rację. Tak, muszę doznać oczyszczenia przez rytuał. Ach, jakaż trudna droga przede mną. Dobrze ją znam, gdyż o czym być może nie wiesz. Przechodziłem go już raz, lecz było to 3 lata temu. Choć byłem młody i silny, o włos uniknąłem śmierci. Jeśli mogę mieć do ciebie kolejną prośbę, czy będziesz tak dobry i zgodzisz się nikomu nie wspominać o naszej rozmowie? Oczywiście wkrótce przygotuję się do rytuału, choć przyznaję, że od czasu naszej dyskusji czuję się o wiele lepiej, bez porównania ze stanem zdenerwowania, w jakim mnie zastałeś. Odzyskałem spokój i jasność umysłu, zaprawdę czuję się o wiele lepiej. Twój brat we wszystkim, Chester. Okej, dobra, czyli jednak to nie było jakieś mega istotne. Ale... jakieś drobne info też dostaliśmy. Teraz ten gościu może tu zostać. O, tym razem pióra szablodzioba zdobywamy. Okej, czy on to był? Tak, on to był sam. Okej, dobra. W sensie tych dwóch tylko to było, o to mi chodzi. Jakiś szkic, a więc poza tym. O. List od Mindy! Fajny masz tatuaż na plecach, HDMAO. Skąd wziąłeś rysunek? Możesz o tym pogadać? Padnij do Kronshand, dzielnicy pyłu i spytaj o Mindy, nie pożałujesz fatygi. Czyli to jest chyba mieszkanie tego jej... tego ziomka, którego ciało mamy wykraść. Nice. Odmieniec smak, czyli mamy obraz i dwie runy aż. Pogadajmy. Karnaka była niegdyś perłą miast. Zanim jeszcze Wiłk zaczął wyduszać z niej życie. Zanim zmora korony zrosiła jej mury czerwienią. Teraz ty tu jesteś. A ja zastanawiam się, czy zepchniesz to miasto w przepaść? Czy może od niej odciągniesz? Znasz ten miejski rozkład jak ja. Szkodniki, krew i zdradę. To znów się dzieje. Wierzę, że wiesz, co robić. Dobra. Okej, co jeszcze jest w pobliżu? Amulecik. Ty, tutaj tak po prostu amulet leżał! Nie wierzę, żebym to ominął. Zobaczmy. Okej. Okay. Tutaj. Zjadanie białych szczurów odnawiamy. Okej, okay, no to jest... powiedzmy, że nawet okej. Okay. Dobra, tego ściągnijmy, bo jest bezużyteczne dla mnie. Ty właśnie, a mogę go już zniszczyć, żeby mieć te kości? Amulet. Jest, używaj. Ale ja nie chcę go użyć, ja muszę go zniszczyć. To muszę tutaj. Rozpocznij. O, poświęć kościan amulety. Dobra. To ja chcę poświęcić spadającą gwiazdę. Dostanę jedną nową cechę i jedną kość. Okej. Okay. Poświęcam ten amulet, bo jest mi niepotrzebny. Posiadam jeden. O, mogę też poświęcić. Mamy też, jak za te 4 runy wykupimy tę umiejętność, to mogę runy poświęcić dla kości, albo mogę stworzyć runę z kości. Ale myślę, że najpierw pójdziemy w ulepszanie, żeby mieć te amulety faktycznie, bo kurde, jeśli trafi mi się ten amulet, który chcę, aby się trafił, czyli amulet ze szybszym podduszaniem i zrobić go na 4 cechy i jeszcze uda się go nie spaczyć, mua,
To by było zajebiste, przecież ja tego gościa złapię go momentalnie pod duszę po prostu. Jeśli będzie się dodało skombić. 30 metrów kolejny amulet. Tam niecałe 60. Tam masz 150, ale to jest gdzieś jeszcze dalej. I tutaj mamy blisko tego przyczółka, mamy właśnie te dwa amulety. Żeby zapłaciła grzywnę i miała już spokój. Nie ma sensu robić problemów. Jest chyba na dachu, tak mi się wydaje. Czy jestem w stanie wejść tutaj tak po prostu? Nie, chyba nie. Tutaj... Jak zeskoczę do wody, to mi się nic nie stanie oczywiście, ale ja nie chcę zeskoczyć, ja chcę wejść wyżej. No, Korvo mógłby jako szczur przeniknąć, gdyby miał opętanie. Ale nic poza tym. Dobra, spróbujmy to teraz obejść. Czy jest autosave? Jest, dobra. Ale w razie W robię sobie jeszcze manualnego zapisa. Dobra. Przechodzimy przez ścianę. Tutaj. Tutaj też zamknięte, ale ja się chcę dostać wyżej, więc mnie to nie powstrzyma. Dobra, amulecik. Tutaj. Spróbujmy przeoszczędzić manę. Kurde, nie udało się. Dalej za nisko skaczemy, niestety. Ty właśnie, a propos, moce. Amulety. Właśnie, czy ja chcę ulepszyć tą zwinność, żeby jednak dalej skakać? Czy może chcę już ulepszać tworzenie amuletów? Bo mam akurat 3 runy. Dobre pytanie. Chociaż kurde, te domino to jest naprawdę kuszące. Ile bym to łącznie? Łącznie 10 run musiałbym na to wydać. Powiązać najpierw 3, potem 4. Czyli domino domyślnie chyba 2 tylko łączy, tak? No jest nawet. Nawet jest. 2 i łańcuch, potem jest 3, 4. Tylko też pytanie, czy to wiecie, jak ja ich połączę, to, czy to zsiemi manę co jakiś czas? Czy to zsiemi manę dopiero jak to wykorzystam? Czy może to zsiemane dopiero wtedy, kiedy ten... Nikt nie słucha. Dopiero wtedy, kiedy ja... Czy to się dopiero... Czy to zsiemane, jak ich połączę i to wie, tak zsie na bieżąco i muszę po prostu się pośpieszyć. Żeby mi całej many nie zasało, zanim oni ten... Zanim oni padną. Dobra, mule gdzieś tutaj. Czy ktoś tu jest? Krwioksy tylko i wyłącznie. Czyli... Nic poważnego. Okej. Ciało. O kurwa! Mam nadzieję, że one z niego nie wyleciały, bo to aż z aliena, kurde. Z aliena, kurde, jest ten. Szybkość pływania nieco zwiększona. Że tak tego nie potrzebuję. W sumie, dobra, żeby potem się z tym nie jebać, to od razu, co będzie chujowe, to będę poświęcał. Bo co będzie mi niepotrzebne. Wiadomo, ta szybkość pływania nie jest aż tak zła, bo czasem to by się mogło przydać. Ale ja jednak wolę sobie zostawić to tak jak mam. Czyli na razie tego nie używać. O, czy ja to mogę otworzyć? Nie, dobra. Czyli tu się dało wejść tylko przez dach. Dobra. Jak to wygląda teraz? Tutaj te dwie, ta runa i amulecik. No i dobra, i jedna runa, jeden amulet są chyba w tym przyczółku jeszcze. Ta runa jest gdzieś tam kawałek dalej. A ta runa jest w czarnowielkowym sklepie, który musimy obrobić. Bo dziwo, za to też są achievementy i pewnie w każdej misji mogę obrobić czarnorynkowy sklep. I nie zdziwię się, jeśli jest achievement, żeby jeden obrobić po prostu czarnkowy sklep, dwa obrobić wszystkie. Może wam dać wyłącznie 7 zakaz. To serio, to musi być akurat zdać obok niego. Drobiu i jagnięcina. Wołk i ryb zimny. Na kolejny amulet na tym piętrze. Tylko pytanie, czy ja chcę tu kurde wejść. Z czużego ciała. Ryzykują tknięciem na bezmiarach. To jest tutaj tylko przejście. Trzech czasu. Póki sam świat nie zapadł. Ej, co to miało być przed chwilą? Dobra, jest autozapis, chyba po zebraniu. Tak mi się wydaje, runy. Czy tam amuletu. Tak, na szczęście.
Ale co to było? Czemu to ona mi złapała się tam na dole, a nie tego w sensie tego niższego balkonu? To było strasznie dziwne. Najwyższych kręgów kongregacji, wygnanego podczas szczurzej zarazy. Tu chciałem złapać, ona się tego dolnego złapała. Nie było, gdyby każda enklawa sama robiła swoje pozytywki. Na przykład tu w mieście, a tak robią nie paru, w się utajnionych miejscach i czasem rozsyła. Losem, który to mało bezpieczny układ. Gorzej by było, gdyby tajniki konstrukcji i materiałów rozlazły się po wyspach. Dobra, oni są zawyżone. Rzadko spotykanych metali, a sama technologia zakrawa na herezję, jeśli stosuje ją ktoś. W ogóle gdyby tak nie siedział. Ewidentem niezłomnej wiary i woli. Czyż chyba masz. Aż mnie skręca, jak pomyślę, czego dokonali. Uuu, mamy save! Odebrali nam pozytywki i je sprofanowali. Dokładnie tak, bracie. O wiele rozsądniej jest chronić tak potężne narzędzia, składać je w tajemnicy. Kolejny i obraz. W te części. Dobra. Nie, robię manualny zapis w tym miejscu. Cesarstwa, gdzie najbardziej przydadzą się w walce z nadnaturalnym. Co się dzieje? Dobrze, co to było? Rozbita szyba. Cholera, co to było? O, ej, ktoś mi... Dobra, jednak są dosłownie obok. Nie tego się spodziewałem. To jakby ich załatwić. Tak przydadzą się w walce z nadnaturalnym. O, chociaż? Czas czekaj, rzućmy to może. Tam. Co się dzieje? O, dobra. Kolego. Na zakazy! Nie zapadaj, ej, kto? A wszystko to na nim. Ulegnie ode mnie pójdź go! Zastanawiajcie się, nigdy się nie wybiera rodziny tak, ażeby była bezpieczna. Śmierdzi od ciebie herezją! Za kongregację! No? Wyleczysz się z podobnych chorób! Pewnie to żadne zaskoczenie dla was. No i pięknie. Ci nadal się nawet nie zorientowali, a ten jeszcze bardzo ładnie zniszczył tego. Tak więc. Dziękuję bardzo. Odwróciła się od kongregacji wszechludzi. Dobra, widzę, że jednak te ciała znikają. A nie, dobra, nie, tu jest to jedno ciało. Jako stawkę w swej grze. Dobra. Tylko tak się dziwi. Tu się. Kurde, czemu te miecze pod teksturę wpadły? Granat, pistolet, nie mogę nosić. Wielkiego płomienia. Tutaj drugi obraz. Logika predykatu wicerewidenta. William Byrne. To wszystko. Otwarty? Nie, wymaga szyfru. Czemu kuszą mnie takie pozłacane bzdety? Okej. Pytanie, gdzie jest szyfr? 7 zakazów. Proszę, czyżby znowu zagadka z zakazami? Bo oczywiście runa jest w safe, jak żeby indziej, jak żeby inaczej. Zamknięte od... Jak zamknięte od środka? Co masz od środka zamknięte? Dobra, jak jest 7 zakazów, to ile tu jest kombinacji? Niewiele. Tylko to jest to. Pytanie, czy to jest związane z 7 zakazami. Jeśli tak... O kurde, plan tu jest, nice. Wzmacniające hartowanie ogniem, czyli chyba coś do pancerza. Jakieś notki jeszcze do tego sejfu? Zapis wizji. Po co zbudowaliśmy nawet wasze rodziny jako stawkę w swej grze. Jeśli odrzucicie kongregację, jasno pochłonie anarchia. Chaos, jakiego nie zaznaliśmy od czasów wielkiego płomienia. Karnaka ma jedną szansę na ocalenie. Powrót na nasze łono. Szukanie ukojenia w tkani z białego urwiska. 14 dnia miesiąca żniw przybyła do mnie młoda dziewczyna. Nikt nie zapomniał. Hajsu? I zapytała, jakież to ołtarze ku czci ognia można znaleźć na też pusto. Zachowała całkowitą niewinność, lecz wyzierała spod niej chytrość. Od razu no i dobra, gdzie jest szyfr do sejfu? Come on! Co masz zamknięte? Czemu mi się pojawia moni zamknięte od środka? Co masz zamknięte od środka? Ciągle ten sejf?
Jaki durny błąd! Enklawa Karnaki. Dobra, na razie jest chyba pusto, tak mi się wydaje. Dobra, spróbujmy z tymi zakazami, bo raczej ta książka tu nie jest bez powodu. Ponownie biorę moją karteczkę i pióro do ręki. I zobaczmy, jakie są kombinacje. Nie no, kurwa, tych kombinacji to jest w pizdu. Jeśli chodzi tylko i wyłącznie o to, nie? Kurde, no ale mówię, na bank o coś z tymi zakazami. O, dobra, przynajmniej ten moment zniknął z łaski swojej. Na bank chodzi o coś z tymi zakazami, bo raczej nie bez powodu jest tutaj ta książka zostawiona. Nie do końca rozumiem, o co chodzi. Poczekamy na wicerewidenta. Kiedy Bern ma tu dotrzeć? Kto jest zajęty? Przyślę kogoś innego. Może rewidenta Kindane. A do tej pory mamy się stąd nie ruszyć. Czy ten heretycki trup nie ściągnie na nas krwiokzów, bracie? Nie, już go okadziłem. Póki co nic nie powinno nam grozić. Ale możesz mi wierzyć, że ktokolwiek się tu pojawi, będzie miał złowieszcze zamiary. W Karnace nic się nie dzieje przypadkiem. Nie pomyliłeś się w sumie. I a propos tych zamiarów. Dobra, jego możemy tu w sumie zostawić. Proszę bardzo, klucz do pokoju przesunąć, czyli tam, gdzie jest to ciało. Czemu mam znowu zamknięcie od środka? Co jest zamknięte od środka? No kurwa, wypierdalaj z tym monitem. Uwróć. O, list gończy za Mindy. To Mindy Blanchard. Aha, dobra, super. Tyle to też wiem. Mamy to właśnie po te zwłoki wysłała mnie Mindy. A nie, jednak są strzałki z usypiaczem. Tylko nie mogę tej jednej o dziwo zabrać. Dobra, nowy amulecik. Uuu, spaczony. Wykradziony oddech. Przyciąganie przeciwników mocą jest ciche i dyskretne, ale daleki chwyt zużywa więcej many niezależnie od zastosowania. Okej. Pytanie, czy jak ja to zniszczę, to czy dostaję tylko cechę, czy tę karę też? Nie można uczyć się cech! Dlaczego? Come on! Ale 3 kości za to dostaje. Jezu, ale jakie to jest dobre, no. Ciche, dyskretne złapanie gościa. Dobra, to jest do przemyślenia. To jest do przemyślenia, bo to jest naprawdę dobry amulet. Mogę tym, kurde, kogoś złapać, mieć wyjebane. W ogóle miałem... Dobra, dalej. Nie wiem, czy kurde chcę kupić to domino, czy chcę coś ulepszyć. Ale, dobra, nie wiem, zostanę przy tym dominie, bo to jest jednak za ten... Za dobra umiejętność na jakieś grupki, na przykład potem jak będzie więcej niż 4, bądź więcej 4 typiarzy, bądź w przypadku tego co jest, to właśnie na takich na takie akcje jak przed chwilą, czyli było 2 gości, mogę ich po prostu połączyć i mieć spokój już, nie? Bo naraz bym obu poddusił. Weź tam roczny wzrok lepiej. A to jest to. Decyzje. Co upgrade'ować najpierw? Co w ogóle upgrade'ować? Co w ogóle kupić? Spokojnie. Skradu. Ponownie przydałaby mi się teraz to domino. To była słabość. Muszę się strzec przed odmieńcem. Zna moje serce, kpi ze mnie i poddaje mnie próbom. Nie poddam się. Dobra, tego lepiej uśpię. Szkoda tej jednej strzałki, no ale... No, ale to... Już myślałem, że spudłowałem, nie? Ale dobra. Na szczęście zaliczyło mi to trafienie. Ale jak ja bym z tego spudłował, to mi się chyba zastrzelił, nie? Niedosłownie, ale wiecie o co chodzi. Bo tak cenny przedmiot, ja bym go teraz, kurwa, zużył.
Mamy to ciało. Dobra, gdzie mam je w ogóle zanieść? Na stację. A, tam na budowie. Dobra. Wiadomo, z tym przyczółkiem jeszcze nie skończyłem. A, jest tu safe. B, chcę się tutaj jeszcze bardziej rozejrzeć. Tory kolejki są pod prądem. Pod napięcie powinno być. Tutaj coś jeszcze? Nie, to mi tylko pokazuje tę runę w sejfie. Te dwa. Oj, tu jest ta jedna runa. To jest gdzie? Gdzieś niżej. Ja chciałem iść z tym ciałem. Jeszcze raz. No. Tutaj, dobra. Okej, okay, prawie na pewno mnie tu nie było. Ja, zdecydowanie mnie tu nie było. Wachlarz, 4 dychy warty, spoko. Zwiędła żywica, piórka, więcej piórek, pancerzyk krwiokza, 2. Kolejne trupy i do mojego brata. Drugi Emilio. Wiem co powiesz, ale i tak jestem już w środku martwy, więc muszę spróbować. Znalazłem tę starą wiedźmę i według niej nie jest jeszcze za późno, by oszukać śmierć. Daj mi wszystkie pieniądze za czar, jak i zwróć mi biedną Lisbeth, która w jednej chwili była wesoła jak skowronek, a w kolejnej martwa i zimna. Spisuję tu treść paskudnego czaru staruchy, robię to wyłącznie ze względu na Lisbeth. 4 palce, a 2 twoje, świeże, a 2 zimne i sztywne, twoje zmarłej ukochanej. Wrzuć je do miedzianego dzbana z wielorybią kość krwią i ziołami ode mnie. Gotuj to wszystko, powtarzając słowo odwróć, aż nie będziesz już w stanie go wypowiedzieć. Emilio, jeśli więcej się do ciebie nie odezwę, oznaczać to będzie, że wszelka nadzieja przepadła. Dobra, to raczej nie jest coś a la przepis babuni Wah, bo babunia Wah chyba tylko i wyłącznie się w Dunwall znajdowała. No plus, jeśli to, co zrobił Corvo z babunią Wah kanoniczne jest, a z tym, co zrobiłem ja, no to babunia Wah już od dawna, no, nie żyje. A ktokolwiek to był, no to tego gościa po prostu zrobił w ciula, no bo gościu praktycznie chyba się otruł po prostu. Ale to musi być coś warte, no ha. Dobra, fair enough, pewnie jest po prostu za ciężkie, żeby to zabrać. Pusto. Okej, okay. Tutaj gdzieś się znajduje? Runa jest tam. Tylko pytanie, czy jest obok niej, dalej, czy jest gdzieś tam dalej. W tym kanale. Pośpiesz się. O proszę, Czołem. Masz go. Włóż go do dziury. W ogóle złapałem się w trakcie montażu, że to jest głos Sibir z League of Legends. Dobra robota. Trzymaj. Nie zapytam nawet, po co ci ono było. To jak się dostanę do Adermeier? Właśnie posłałam jednego z naszych, żeby odłączył zasilanie od torów kolejki. Bez napięcia możesz do nich po prostu przejść i dotrzeć, gdzie potrzebujesz. Po drugiej stronie jest stacja, z której dojedziesz już do Adermeier. Lepsze to niż nic. Dzięki za pomoc. Dla mnie spoko. O, nice! Jestem parę rzeczy. Ale akurat reguły pytanie, no po co jej ciało? No przecież widać, jest dziura, no to co, chcę go po prostu pochować, nie? Mindy wyłączyła napięcie w torach prowadzących do stacji Adermeier, można teraz bezpiecznie na nie wejść. Okej. Okay. Tylko nie wiem, czemu jest tak, tylko ta jedna wskazówka. Wydaje mi się, że było ich więcej. Dobra, zobaczmy, czy tutaj coś się jeszcze ciekawego znajduje. Więcej ciał. Ale nie, to wszystko, dobra, czyli to ta runa jest tutaj w kanale, no, ale oczywiście i tak po nią wskoczę. Geronimo! Okej, było trochę za nisko, ale... No. Co jest? Widzę tę runę. A! Czekaj. Dobra, czy ja chcę zrobić... Czy ja chcę użyć kuszy, czy pistoletu? Kuszy. Chociaż... Dobra. Bo bełty znajduję rzadziej niż w Dishonored 1, więc użyjmy...
pistoletu, a zrobię zapis. Zobaczymy, czy kogoś to zaalarmuje. No. Okej, okay. Nie masz takiego rabanu. No to pięknie. Poproszę o domino w takim razie. Tak, chcę to kupić. Pięknie. I teraz tak, albo będę w to szedł i ulepszał to od razu, albo pójdziemy już w te amulety i w daleki chwyt. Chociaż nie wiem, czy ten chwyt nie byłby lepszy, żeby przyciągać przedmioty. Bo nie powiem, teraz z tą jedną runą by się to przydało i tym amuletem. No, to się tu po prostu stanąć w dobrej odległości i złapać je sobie z dystansu. Co? Nie wolno ci tu przebywać! To był wystrzał! Ej, co? Dobra, nie. Mam ją na widoku! Nie pozwolę ci iść w pole! Teraz twoja duma. Nie masz najmniejszych szans. Ja pierdolę, nie wierzę, ty własnego gościa zastrzelił! Rzucę cię ogarą. Kurwa, zabił mnie, ale chuj z tym. Jakie to było zajebiste. Własnego chłopa tym postrzelił. Tym się łapią za nogę, wleciał do wody i się jeszcze utopił. A co jest najlepsze? Nie policzyłoby mi tego do zabicia, bo to nie ja typa zabiłem. Masakra, genialne to było. Dobra, ale jednak lepiej się stąd zwinąć od razu. O kurwa, ale jak mi to z bomby poprawiło nastrój. Okej. Co się dzieje? Jestem w stanie... Ciekawe, kto to było. Na zakazy! Nie spoczniemy, póki nie wyciągniemy się z tej nocy. Ej ty, kto nie wa... Kurwa, ale blisko było. Dobra, daj mi to jeszcze raz. Prawie godzina materiału, ale z tymi wszystkimi wczytaniami może uda mi się to skrócić. Dobra, łyknij sobie sokołowa. Nie, poważnie, czy dziwnie działa to namierzanie z tej zdolności. Góra. Hej! Co? Mając szczęście, to ta sadystyczna... Śmierdzi od ciebie herezją! Jeśli to był szczur... Gdy leczę świat z podobnych tobie chorób! Powtarzam do znudzenia, że to zły rodzaj oleju, ale nikt... Następnym razem nie będę się... Na zakazy! Co? Okej. Okay. Nic. No dobra, trudno. Wychodź, nice. Gdziekolwiek jesteś! Pięknie. Nie wierzę, że tego nie ogarnę. Dobra, tutaj te czujkę teraz ogarnimy. Ludzie próbują teraz przesłuchać, ale dokąd można się udać? Dobra. Pieniądze leżą na ulicy. Co z tego? Tu gdzieś powinno być przejście. Tutaj? Przez okno? Zwierzę pośród was niczym gwałtowny rój. Chcę przejdziemy tędy po prostu. Dokądkolwiek pójdzie. Zostanie to z kolegami. Nawet brud. Cyk, cyk. Dosłownie pode mną to jest. Dobra, jak ten się nie obraca, to... Mogę to zabrać i od razu się stąd zmyć. O, jeszcze kości, pięknie. No i pyk, bardzo ładnie. Dobra, nie, tak. Zapis chcę, oczywiście. Przyda się takowy. I zobaczmy. Runę mam tylko jedną. Nie starczy mi to na upgrade ani tego, ani tego. Ale myślę, że tutaj upgrade'ik najpierw pójdę w upgrade'owanie chwytu. No bynajmniej, żeby do przeciągania przedmiotów mieć. Ale nie powiem, kusi mnie już upgrade'ować te kościane amulety. Do tego, żeby... Dobra, nie wiem, czy będę chciał tworzyć runy. Ale to też może być dobra rzecz. Ale na przykład same te. Te trzy biorę na pewnik. I amulecik, zobaczmy, co nam się trafiło. Płynne zdrowie. Picie z fontanny przywraca zdrowie. Nie potrzebuję tego jakoś bardzo. Możemy go od razu poświęcić w takim razie. Płynne zdrowie.
i wykradziony oddech, kurde, cały czas myślę, czy to wziąć, nie, ale nie chcę, żeby to kosztowało więcej, nie? Czyli przemawia przeze mnie arogancja. Wiecie, chyba najlepsza synergia. A dziękuję je na spotkanie. Jestem potwornym zabójcą? Serio? Nie miałem tego na maksimum? Coś jest tak. Coś bluszczącego. To wszystko. Świecidełko. Błyskotka. Jedna runa. Jednak zwróciło moją uwagę. Czemu kuszą mnie takie pozłacane bzdety? Są cenne. Co? Co to? Stój! Za kongregację! No. Ej! No. Czy to mógł otworzyć? Okej, dobra, tego się nie spodziewałem. Dobra, gdzie ten amulet? Tam. Dobra, oznaczmy go, żeby nie znikał. Okej, dobra, czekaj, czyli to nie jest dociągnięcie mnie do miejsca, to jest takie po prostu jak skoczy. Jak skoczę i się dociągnę, to po prostu mam tego. Dobra, to z tego wiem, że to jest za ciebie, bo się mogę posłuchać. Ok, już chyba koniec. Co powiesz na trochę nietypowych plotek przy obiedzie? Przewrót. O, akurat o Emily. Jasne. Wspaniale. Nogzy były zawsze. Ale chyba nigdy w takich ilościach i rozmiarach. Dobra, i tyle. Mam nadzieję przynajmniej, że to tyle i nie muszę tam jakoś dłużej stać. To chyba wystarczy. Ej, ty! Chodź tutaj! Nie. Stacja Adermeier. Stąd będzie można dostać się do instytutu. No. Idź wreszcie! Na koniec będę wycierać twoją krew! A mnie się wydaje, że tak nie będzie. Typ, trochę się pośpieszyłem z tym biegiem, no ale... Typ nie został zabity. Tyle dobrego. Dobra, myślę, że możemy go tu zostawić. O, tutaj te sejfy robią chyba. No serio! Kolejna rzecz w sejfie. A gdzie kombinacja? Ty, ej. Czekaj, jest kasa. Muszę wciąż powtarzać, że jak to wszystko naprawię, wrócą czasy dobrobytu. O, mamy coś tu ciekawego. Moneta. Dobra, już tak miałem powiedzieć, że... Cało? Tutaj? Co? Pomocy! Niech ktoś pomoże! Straż! Okej, nie spodziewałem się, że ktokolwiek tu wejdzie. No dobra, no w sumie mówię, ja idę w stealtha, ale nie idę w takiego turbo stealtha, że nikt nigdy nikogo nie znajdzie i nic takiego. Okej, już tak miałem kurde w tył głowy, miałem mówić, że ej, a może kombinacja 131, bo masz jedną próbę i 30 minut, ale nie. Kombinacja jest ustalona. To było chyba 5, 4, 8? Albo 5, 4, 6. Nie, 8. Otwieraj. Co mam w środku? Gnata. Naboje. Sporo kosztowności. I oczywiście rzecz, która najbardziej mnie interesuje, czyli... Sorry. Czyli tutaj. Opóźniony zapłon. Granaty przeciwników wybuchają po nieco dłuższym czasie. No, staram się doprowadzać do sytuacji, w których jednak jak najmniej jest takich akcji, zwłaszcza z granatami, więc poświęcam amulecik od razu. Możemy zamknąć. No i dobra, to by było na tyle.
tutaj nie było mnie na górze, to na pewno. Tutaj pusto, też pusto. Dobra, co to było? A, to ten. On się boi. On się boi. Ouu, klucz do mieszkania Hypatii. W sumie mam tutaj klucz uniwersalny. Pomocy! Niech ktoś pomoże! Nie, nie chcę umierać. To wypierdalaj. No, czemu to od razu tak nie poszło? To tutaj chyba mieszka ta alchemiczka. Aleksandria Hypatia. Nice. Kolejny obraz, to mi się podoba. Ciekawe, czy się czegoś tutaj dowiemy. O tej alchemiczce. Co się dzieje w Addermeier? Co próbuje osiągnąć Duke? I jaki to ma związek z Delilą? Dobre pytanie, co nie? Już powiedzieliśmy. Posąg Krwiogza z krwawej żywicy. Dzięki tym wszystkim egzekucjom Duke'a krwiogzy mają wielkie używanie. Dobra, ale widzę, dało się tutaj też wejść od strony balkonu, ale... Ja weszłem w stronę... drzwi. Ja weszłem drzwiami. Choć trochę inny sposób niż ktoś by chciał. Spędzam w domu coraz mniej czasu, ale tego wymaga ode mnie praca w Addermeier. Po straszliwej porażce, jaką było moje pierwsze serum, jeszcze bardziej niż zawsze chcę pomóc górnikom. Nie mam wpływu na to, jak bardzo obciąża pracą robotników Duke i jego sługusy. Ale póki się nie opamięta, zrobię co mogę, żeby poprawić ich sytuację i zapewnić spokój ich rodzinom. Ta praca i to, jaki będzie miała wpływ na najniżej urodzonych mieszkańców Karnaki, to moja obsesja. Badam mikstury strachu z pierwszej plagi i czuję, że jestem blisko. Cóż w sumie? O, cholera! Czekaj, co się tu dzieje? Słyszysz to? Okej, okay, tego... nie widziałem ich tam! No to cyk, szybki stan podwyższonej gotowości. Ej, chociaż czekaj. Tu jest zamknięta runa. No tak, dopóki nie ulepszę, nie widzę, co jest dalej. Ale czekajcie, tu jest runa i pewnie też kosztowności. Więc może tym się powinienem sugerować. Czyli tak, próżnujące dłonie. Dobra, spróbujmy... 3-1-7. 3-1-7. Może to będzie. A jak nie, to które po prostu próbujemy różnych kombinacji z tymi cyferkami. Czyli jeszcze dwie zostaną. 3-1-7? Nie. Siedem, jeden, trzy. Też nie. Zobaczmy. 1-7-3. Też nie? No co jest? Przecież to tak pasuje! No to jaka tu jest kombinacja w końcu? Dobra, nie, poważnie, ja tu nie widzę czegoś, co jest wyryte, czy jestem za głupi. Już myślałem, że to jest na kurde o tym, nie? O! I pewnie to jest kombinacja! Pamiętaj o 7 zakazach, zwłaszcza tych. Próżniące dłonie, rozpustne ciało, nienasycony apetyt. No oczywiście! Mhm. Zobaczmy, jak blisko w ogóle byłem. Próżnujące dłonie, rozpustne ciało, nienasycony apetyt. 3. Dobra, 3, 6, 5. No to nie byłem aż tak daleko. No, dwie cyferki tylko. 3. 6. 5. Ale Jezu, ile ja bym sobie czasu zaoszczędził, jakbym się jeszcze bardziej rozejrzał po prostu tutaj. Więc znalazł tę notatkę. Jest kość i jest runa. Dwie runy. Rozbierać tę jedną, czy ulepszyć chociażby tę zwinność? Dobra, biorę to. Bo nie powiem, zaczyna mnie trochę irytować fakt, jak ten...
jak wolno mi idzie, jak wolno skacze nasza bohaterka. Czyli fabularne, proszę bardzo. No i dobra, obrobione. No to jeszcze zostało nam obrobić czarnorynkowy sklep. Ale najpierw, co nieco, pytamy tam forsy. No witam, witam. Wzmocniony bełt zadaje większe obrażenia. Okej. Okay. Rzućmy okiem, mam jakieś plany ulepszeń do twojego sprzętu. 1600 mam. Dobra, na pewno chcę ulepszyć zasięg kuszy. Tak, chcę ulepszyć. I celność. Czy chcę wzmocnione bełty mieć? Na razie nie potrzebuję. Pistolet się chcę ulepszać? Też niekoniecznie. Tutaj ulepszona optyka przydałoby się. Miło z tobą robić interesy. Zapas ostrzy, nie. Pojemność kuszy, zapas naboju. Pojemność kuszy na pewno. Nie pożałujesz zakupu. Jezu, jak mało brakuje, żeby kupić sobie od razu tę pojemność na 15 bełtów. Ale dobra, trudno. Przeoszczędzimy w takim razie. W sumie to te krzyżowanie też mogłoby być spoko. Bo tutaj ładunki, każda mina działa o jeden raz więcej. O, okej, okay, dobra, to weźmy. W takim razie. Żeby jedna mina ogłuszyła dwóch typów na raz. Nie powinienem robić interesów z obcymi. Zajebiście, dupie to mam. Ale za chwilę, stary, możesz mieć problem z o to, co zrobię, bo... Nie spodoba ci się raczej fakt, co chcę zrobić. Jest dobra. Czekaj, nie to. Ale w sumie zapominam właśnie o tym ładowanym ataku. Co? Serio? Nie mogę tego zniszczyć? Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra, nie powiem. Czuję się teraz trochę oszukany. Myślałem, że będę mógł zniszczyć te drzwi tak normalnie. No to nie no, nie mam pojęcia, gdzie może, jak mogę inaczej zdobyć ten klucz. Zakładam, że jak już pójdę do Adermajer, no to niestety, ale będę już potem musiał iść do końca misji. Nie będę się mógł cofnąć do tego sklepu. Więc będę musiał się jakoś, kurde... Muszę sprawdzić, gdzie mogę ten klucz zdobyć. Albo jak mogę go zdobyć. No ale cóż, to zobaczymy kiedy indziej. Dobra, czy ja jeszcze minąłem jakiś safe? Bo mam takie dziwne wrażenie, że jakiś ominąłem. W przyczółku znalazłem. Tam, gdzie była ta jedna runa, znaczy amulety też odkryłem. Ale... Nie, chyba... Tak, chyba wszystko znalazłem. Dobra, póki co. No jest okej, ode mnie to tyle. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Dishonored, w którym być może obrobimy ten sklep, zanim pójdziemy na stację kolejki. Do usłyszenia, do zobaczenia.